Mięśniaki macicy budzą w nas grozę, bo mogą mieć wpływ na zajście w ciążę i na to, czy w ogóle będziemy mogły mieć dzieci. Dlatego w trosce o zdrowie kobiet postanowiliśmy porozmawiać ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie ginekologii i onkologii, francuskim profesorem Olivierem Donet. Good morning. Jak na tle Europy wypada Polska, jeśli chodzi o nowoczesne metody leczenia mięśniaków macicy? Mamy metody chirurgiczne i niechirurgiczne leczenia mięśniaków oraz leczenie farmakologiczne. W Polsce dostępne są wszystkie nowoczesne metody, tylko spora część ginekologów musi przestać myśleć stereotypowo i nie bać się nowych rozwiązań. Farmakoterapia pozwala częściowo zmniejszyć mięśniaki, a następnie przeprowadzić mniej inwazyjny zabieg, usuwający same mięśniaki, dzięki czemu kobiety mogą mieć dzieci. Od 2014 roku mamy naprawdę rewolucyjne leczenie farmakologiczne, jakim jest selektywny modulator receptora progesteronowego. Ten lek zupełnie zmienił sposób myślenia o leczeniu mięśniaków, szczególnie u młodych kobiet. Czy dieta i styl życia też mają znaczenie w procesie leczenia? Czego kobiety powinny unikać? Papierosy i alkohol nie są wskazane, bo zwiększają ryzyko, ale kobiety nic nie mogą zrobić poprzez na przykład jedzenie jakichś konkretnych produktów. Tylko medyczne leczenie przynosi efekty w przypadku mięśniaków. A zatem dobór metody leczenia ma znaczenie dla planów macierzyńskich kobiet? Tak, to bardzo ważne. Wcześniej jedyną metodą pozbycia się mięśniaków było wycięcie macicy. Teraz mamy leczenie farmakologiczne i lekarz powinien to uwzględnić, jeśli kobieta chce zajść w ciąży. Mniej więcej 50% pacjentek w ogóle nie potrzebuje operacji. Czy zastosowanie leczenia farmakologicznego i zabiegów mało inwazyjnych daje szansę na zajście w ciąży? Jeśli zmniejszymy mięśniaki i przywrócimy prawidłową jamę macicy, możemy przywrócić płodność. Jak mięśniaki nie niszczą jamy macicy i nie ma innego czynnika zaburzającego płodność, to taka kobieta może zajść w ciąży. Bardzo dziękuję. Jednym z inicjatorów wizyty profesora w Polsce jest Stowarzyszenie Magnolia, które zajmuje się wsparciem i edukacją dla kobiet z chorobami ginekologicznymi. W Polsce zbyt często wykonywane są zabiegi okaleczające, to znaczy amputacji lub wycięcia całej macicy. To są zabiegi, które są łatwiejsze do wykonania i być może, że lekarze dlatego chętnie sięgają po te zabiegi. Pani Agnieszka 3 lata temu dowiedziała się, że ma duże mięśniaki macicy. Lekarze chcieli mi usunąć narząd. Na szczęście opatrzność mnie skierowała do pani doktor, która zaproponowała mi leczenie farmakologiczne. Podjęłyśmy próbę. I okazało się, że jednak lek podziałał. Leczenie farmakologiczne trwało 3 miesiące. Wycięto tylko mięśniaki. Dziś pani Agnieszka jest szczęśliwą mamą 2 zdrowych dzieci. Jestem bardzo szczęśliwa, że je mam. I nie zamieniłabym tego uczucia na nic innego.